Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziś w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Chciałem się z Wami podzielić kilkoma refleksjami, które przyszły do mnie rano, kiedy modliłem się na górze pod Brdo przy figurze Matki Bożej. Pomyślałem sobie, jak mógł wyglądać ten ostatni dzień Maryi na ziemi. Czy ktoś z Was był przy umierającym człowieku? Mój tata opowiadał mi o śmierci mojego wujka. Krótko przed śmiercią, przy rozmowie, wujek powiedział: pragnę, aby była zgoda w rodzinie. Bo na ten czas, niestety, nasza rodzina była skłócona. Rodzina wujka z naszą rodziną. I to był jego testament, jakby ostatnia wola. I spełniły się jego pragnienia, dlatego że w niedługim czasie nasze rodziny się pogodziły, pojednały. I tak wujek swoim pragnieniem zachęcił nas do tego, aby była zgoda. Kiedy Maryja odchodziła do nieba, nie wiemy. W legendzie, w tradycjach różnych mówi się o tym, czy o innym miejscu. Ale nie wiemy, jakiego to było dnia. Nie wiemy, jak to wyglądało. Dlatego, co teraz będę mówił, to są takie moje refleksje. Jak mogło to wyglądać? Po pierwsze, myślę, że Maryja wiedziała, kiedy się dostanie. Bo prorok wie, tak jak Eliasz wiedział, że to jest jego dzień ostatni, kiedy szedł z Elizeuszem na drugą stronę Jordanu. I Maryja pewnie też przeczuwała ten dzień. I pewnie też ci, którzy byli wokół niej zgromadzeni, też zdawali sobie sprawę z powagi chwili, że to już jest ostatnie ich spotkanie. Przy takich spotkaniach mówi się rzeczy najważniejsze. Te, które są najistotniejsze. Zostawia się taki duchowy testament. Tak jak Jezus podczas ostatniej wieczerzy przekazał uczniom taki duchowy testament, który przytoczę Wam w fragmencie na końcu. Maryja pewnie też mówiła tym, którzy się wokół niej zgromadzili. Nie wiemy, ile ich było. Czy to był tylko święty Jan, pod którego opiekę została oddana, czy to byli jeszcze inni apostołowie w komplecie, czy nie, czy to były jeszcze inne kobiety i osoby, nie wiemy tego. Ale myślę, że tak jak każda matka dawała dzieciom swoje wskazania, co mają czynić. I myślę, że powtarzała im ten duchowy testament, który jest zawarty w słowach z Kany Galilejskiej. Ostatnie słowa wypowiedziane przez Maryję na kartach Ewangelii. Uczyńcie wszystko, co wam powie mój syn. Czyńcie wszystko to, czego on was nauczył. Jezus jest waszym testamentem. Jezus jest moją ostatnią wolą. Abyście go słuchali, abyście go głosili, abyście jego przyjmowali. Uczyńcie wszystko, cokolwiek powie wam. Coście zapamiętali. Wypełnijcie testament Jezusa. Głoście Jego Ewangelię. Głoście Jego śmierć, aż przyjdzie. Głoście Jego zmartwychwstanie, aż przyjdzie. Kolejną rzeczą, którą pewnie też Maryja zauważyła, to
Każdy rozdaje na koniec jakieś swoje mienie. Przepisuje majątek. Jezus na krzyżu oddał Maryję Janowi. Co mogła dać Maryja? Ona była cicha, pokorna, uboga. Co mogła dać tym, których zostawiała? O co my moglibyśmy ją prosić, gdybyśmy mogli prosić ją przed odejściem? Co nam zostawiasz, Maryjo? Co bym chciał od Ciebie wziąć? Pamiętacie, o co prosił Elizeusz Eliasza, kiedy ten miał być wzięty w ognistym rydwanie? Otóż Elizeusz poprosił Eliasza o dwie części swojego ducha. Ducha Eliasza. To bardzo ciekawe. Nie prosił o płaszcz, o majątek, o jakieś inne dary materialne, ale poprosił o ducha. Niech dwie części Twojego ducha spoczną na mnie. Już nie wchodząc w szczegóły tego, dlaczego dwie, nie jedną. Widzicie, Maryja też ma ducha. I czy niedobrze by było prosić ją o to, aby... I może właśnie święty Jan prosił o to. Niech Twój duch spocznie na nas. Niech to, co masz w sercu, będzie iść w naszym sercu. Przekaż nam tego ducha. I oczywiście to zależy od Pana Boga. Ale czy niedobrze było go prosić o tą pokorę Najświętszej Marii Panny, o jej cichość, o jej dobroć, o jej miłość do Boga Ojca, o jej wielką nadzieję, która dała jej przetrwać takie trudne chwile pod krzyżem. Prosić o jej ducha. Jezus Chrystus też dał nam swojego ducha. Oddał nam ducha. Czy niedobrze było, gdybyśmy poszli tak jak święty Jan w mocy, święty Jan Chrzciciel szedł w mocy Eliasza, a my gdybyśmy szli w mocy Ducha Najświętszej Marii Panny. Czy to nie byłoby piękne? Dalej, kiedy ktoś wyrusza w drogę, tą ostatnią, idzie gdzieś w drugie miejsce, to przekazujemy informacje, przekazujemy pewne pozdrowienia, prośby, prezenty. Tak jak ludzie przyjeżdżają na przykład do sanktuariów, na przykład tu do Medjugorje, przywożą listy od tych, którzy tutaj przybyć nie mogli. Gdybyśmy mieli na przykład napisać taki list do Pana Boga, bo Maryja przechodzi z tego życia do wieczności, idzie z ziemi do Boga Ojca, idzie się spotkać ze swoim Synem, który już jest w niebie. Co byśmy jej przekazali? Co, żeby przekazała Bogu, swojemu Synowi Jezusowi, Duchowi Świętemu? Co byśmy w tamtym liście napisali? Widzicie, Maryja chce przekazać i ona jest takim pośrednikiem, też jest jeden pośrednik, Jezus Chrystus, między Bogiem a człowiekiem. Ale Maryja jest taką naszą wielką orędowniczką. Ona za nami oręduje. I zapraszam Was do tego, abyście ten dzień, końcówkę tego dnia, może też to tak właśnie przeżyli z tą Maryją, która ma być wzięta do nieba. Tak jak Elizeusz towarzyszył Eliaszowi w tym ostatnim dniu, tak i my towarzyszmy Najświętszej Marii Pani, rozmawiajmy z nią, tak jakby to był dzień naszego rozstania. Maryja idzie do nieba i na pewno teraz, kiedy już tam jest, czeka na nas i robi wszystko, modli się, abyśmy też tam do niej poszli. Bo matka chce mieć dzieci przy sobie. Jeszcze taką jedną refleksję. Zobaczcie, Maryja pewnie przy tym odejściu miała w swoim sercu takie wewnętrzne rozdarcie. Na czym ono polegało? Otóż opiszę to słowami świętego Pawła. Święty Paweł kiedyś w jednym z listów wyraził się tak. Pragnę odejść, czyli umrzeć, bo to o wiele lepsze. Zostać jednak to o wiele dla Was potrzebne, konieczne. Maryja też wie, że odejść dla niej jest wielką radością, bo spotka się już ze swoim Synem w niebie.
ale tutaj na ziemi zostawia też swoje dzieci. I wie, że jest im potrzebna, że jest nam potrzebna. Maria chce z nami być. I chociaż odchodzi, to tak jak Jezus powiedział, nie zostawię was sierotami. Tak i Maria pewnie też mówiła do tych, którzy wokół niej byli, nie zostawię was samych, nie zostawię was sierotami. Będę za wami orędowała, będę się za was z nim modliła. Tak. I na koniec ten duchowy testament Jezusa. Ale przeczytam go tak, jakby to mówiła sama Maryja. Bo widzicie, kto jest blisko serca Maryi, ten jest blisko serca Jezusa. I serce Maryi bije tym samym rytmem, co bije serce jej syna. Bo kiedy cierpiał, ona współcierpiała. Kiedy się radował, ona się cieszyła. Kiedy był smutny i ona była smutna. I pocieszała go. I dlatego w rytmie serce Maryi bije w rytmie serca Jezusowego. I też myślę, że pragnienia Maryi są identyczne z pragnieniami Jezusa Chrystusa. Dlatego przeczytam ten duchowy testament Jezusa we fragmencie oczywiście, bo jest rzadko czytany, bo jest mało się na niego zwraca uwagę, bo w czasie liturgii wielkopostnej i wielkanocnej tak wiele jest do przemyślenia i ten czas, tekst czasami tak nam ucieka. A jest on taki. To jest 17 rozdział Ewangelii Świętego Jana, tak zwana modlitwa arcykapłańska Jezusa, kiedy Jezus modli się do Ojca za swoich uczniów, za apostołów, także i za nas. Po tych słowach Jezus, podniósłszy swoje oczy ku niebu, powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Obdarz chwałą swojego Syna, aby i Syn Cię obdarzył chwałą. Przekazałeś Mu władzę nad wszystkim, co żyje, aby On dał życie wieczne wszystkiemu, co Mu dałeś. I końcówka tej modlitwy, tu już pomijam fragment. Proszę Cię, nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki nauczaniu, ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno, podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, tak i oni niech będą w nas, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty mnie posłałeś, tak jak ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, pragnę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mnie obdarzyłeś. Umiłowałeś mnie bowiem przed stworzeniem świata. Sprawiedliwy Ojcze, świat Cię nie poznał. Ja jednak Cię poznałem. I oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką mnie umiłowałeś. I abym ja był w nich. Jezus, modli się o jedność swoich uczniów, żeby byli jedno, żeby się nie kłócili, żeby się miłowali. Po to, żeby kiedyś, i prosi też o to, żeby wszyscy poszli do nieba, tak jak On idzie do nieba. I prosi o to, aby byli jedno, aby świat uwierzył. Dzisiejsze święto jest takim wezwaniem, abyśmy zasypywali rozdziały, żebyśmy się godzili. Bo dzieci Kościoła dziś często są w kłótni. Matka chce, żebyśmy się pogodzili. W tym ostatnim dniu, w tych ostatnich spotkaniach pragnie, aby dzieci Boże, te dzieci, które dzieci Kościoła, które oddał jej Jezus, były jedno. Aby się pojednały,
aby była zgoda. I na tę zgodę, na ten czas pojednywania, żeby Matka Boża, żeby się spełniło pragnienie serca Jezusowego, pragnienie serca Matki, pragnienie tylu naszych serc, abyśmy byli jedno w Duchu Świętym, w Bogu. Przez Maryję, niech ona nam to wyjedna, niech się spełni ta jej wola. I na to was błogosławi. Pan z wami, niech was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.